Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie, witam się najbardziej serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Dark Souls 2 z Call of Duty Syn. Jak widzicie, jesteśmy w kompletnie nowej lokacji, dlatego że jestem cholernym Janem i zapomniałem włączyć nagrywanie audio, jak kończyłem poprzedni dodatek. Ale spokojnie, na szczęście macie chociaż wideo, które odpowiednio przytnę. Odcinek pewnie będzie troszkę krótszy, ale lepszy rytm niż nic. Co zdobyliśmy w tamtym materiale? Po pierwsze zdobyliśmy pierścień Jorga. Po drugie set smoczej krwi. I po trzecie, oczywiście, pokonaliśmy dwóch bossów i zabiłem Sina Śpiącego Smoka oraz Elanę Plugawą Królową, która na konsoli jest drugim znienawidzonym przeze mnie bossem z tych dodatków. Pierwszym natomiast jest boss, który jest na samym dole tej cholernej wieży i z którym też niestety przyjdzie mi się zmierzyć. Ale dobrze, zanim będziemy eksplorowali te wieże, to sprawdzimy u Strayda i u Ornifex, czy możemy coś niecoś sobie stworzyć. A, i jeszcze zdobyliśmy koronę starego koronę pogrzebanego króla. Co jest? Skąd zgarnął to nakrycie głowy? I to jest ona. Wygląda tak. Ale wracamy oczywiście do hełmu. Serio? Nic? Okej, jestem, przyznam, troszkę zawiedziony. Myślałem, że akurat u niego coś będę mógł zrobić, ale wygląda na to, że tylko u Ornifex mogę coś stworzyć z tych burz. Hello. Hello there. Do you have a one crystal? No tak się składa, że mam. Okej, co? Chyba tylko mogę to jedno zrobić z tych dusz, więc nawet nie będę musiał ich sobie zachowywać. Chociaż w sumie jestem ciekaw, jakby wyglądało zużycie duszy Elany. Więc dobrze, na początek włócznia Jorga. Włócznie te dzierżył Sir Jorg podczas ataku na miasto Sanktuarium. Pokonawszy pogrzebanego króla, Sir Jorg przebił nią Sina Śpiącego Smoka, zdobywając w ten sposób jego krew. Sin jednak natychmiast się przebudził i wypluł obłok trującej mgły, która okryła całe miasto, podczas gdy Sir Jorg przepadł w wiecznym Sanktuarium. I wielki topór gniewu, broń wykuta z duszy Elany, dziecka mroku. Wykonaj silny atak, aby uwolnić ukrytą moc. Gdy otchłań się rozstąpiła, zamieszkujące ją byty podzieliły się i rozproszyły po całym królestwie. W końcu jednak odzyskały swe formy, by wpłynąć na prawdziwą naturę ludzką. Zobaczmy te włócznie i ten kółek. Topór. Okej, okay, jakoś jak halabardą. Silny cios. Rękę przytrzymać. A? Wykonaj silny atak. To wykonuje, no jakby nic się nie dzieje. Nie, może chodzi o to, że muszę trafić przeciwnika silnym atakiem? Zobaczmy. Trafię, to się no nie. No idea, o co chodzi.
ma to coś dawać, ale w sumie nie daje nic. Dobra. W takim razie jeszcze włócznia. No, to jest oczywiście ta włócznia, która jest, była wbita w ciało syna. Aha! To jest włócznia w ataku 7 jak lancą. O, ale to jest jakiś buffik, jak trzymam tych włócznie. A to mi akurat na rękach. Dobra. Przecież kurde, sobie mogłem okazać Ornifex ulepszyć, no ale już dobra. Nieważne. Pomyślałem. Przerzucę sobie tylko kości. Tak z 26. Bo nie wiem, co będę musiał już zużyć, żeby te włócznie ulepszyć, ale podejrzewam, że właśnie z kamieniową smoczą kość. Wzmocnienie. Tak, do jednego i do drugiego. No to oczywiście ulepszymy to na maksymalny poziom. O, korona pogrzebanego króla za migoczący tytanik. Chcę to ulepszyć. A myślę, że by można. Ale to poza nagraniem. A zakląć? A mogę zakląć te włócznie? Spoko. No to poproszę o czystość dla obu tych broni. Czystość to jest mój ulubiony efekt. Nakładam go praktycznie, gdzie tylko mogę. Wracamy do piętra z salą tronową. Okej. O! A, to jest taki krótki. Serio? Tutaj zapomniany? Tak, chcę użyć gliny. Dusza na dali. Okej, ale z tego co pamiętam, ta dusza to była chyba fragmentowana. Dobra, do tyłu. Jeden jest, drugi jest. Pięknie. Jaką on siłę wkłada w te włócznie, widzicie to? Tu, podcięcie, czy stuknięcie dwoma rękami tą włócznią tego typa. Ponownie do tyłu. Muszę się podleczyć. Ale kurde, nie było go na konsoli w tym miejscu. Wręcz nie było tutaj niczego, była tylko ta figurka. Kurde, nie sądziłem, że nawet tu będą mnie zapomniani się. To już będzie chyba jego koniec? Dokładnie. Okej, okay, kolejny zapomniany został przeze mnie pokonany. Ciekawe, czy za niego coś się z trade'a odblokowało? Być może, ale chwilowo nie zamierzam tam zaglądać. Nie mogę tam chodzić co każdego takiego ducha na odcinku, no to by mi zżarło to masakrycznie dużo czasu. Okay. Tutaj można zejść. Bo ja wolę w sposób normalny. Czyli po schodach. Zobaczmy te dusze. Z tego co pamiętam, to było fragment... O właśnie, mały fragment duszy. Dusza na Dali, damy popiołu, która odrzuciła swoje ciało i zaczęła przemierzać mglistą wieżę. Gdy Nadalia przybyła do tej krainy, króla, którego szukała, już nie było. Zniechęcona, odrzuciła własną duszę i związała się z królewskim dziedzictwem. To jedynie fragment duszy. W tym stanie nie nadaje się do użytku. No, nawet nie możemy tego zużyć, żeby to pochłonąć.
Pierścień zręczności, czyli pierścień, który oczywiście buffuje zręczność. Dziwnie zdeformowany żelazny pierścień zwiększa zręczność posiadacza. Stary żelazny król panował w czasach wielkiej epoki żelaza. Moc króla pozwalała mu na swobodne kształtowanie żelaza, zupełnie jakby miał władzę nad wszelkim stworzeniem. Ciekawe. Po schodach. Tutaj. Basen starej narośli. Kolejny, którego nie wykorzystam. Jakiś duch. Chyba słyszę figurkę. Nowie, kurde, w Mulan. Potężna jest ta włócznia. Otwieranie zarazem chyba właśnie nową broń. Takie obrzasko. Full. Może się tak czułem, że kogoś słyszę. Co, ja go jak lancą normalnie tym mogę staranować. No, tu jest ta. Figurka. Co jest? Kurde, już jak mówiłem, przechodziłem to, doszedłem do samego końca tego dodatku. Bo niestety nie zdołałem go przejść w całości. Konsoli. Może na PC będę miał więcej szczęścia. Jak majsnął! To ten drugi, to nawet nie wiem, czy zginął, czy ja go zabiłem, czy sam jakoś się zabił. No clue, ale miałem to na rękę, że go tu nie ma. Dobra. To co za tobą? To znaczy? A, że tam jest ta figurka, dobra. Znaczy, chyba, tak strzelam, że o to chodzi. Dobra. Żeby to zrobić, to trzeba było jakoś... Trzeba sobie całą tą machinerię uruchomić, a żeby to zrobić, to musiałem specjalny klucz zdobyć. Kosa na plus 7, ale... Plus 100... Nie, tylko nie spaść. Okej. Okay. 10 pryzmatów. Jakby jeszcze były im potrzebne do czegokolwiek. A na dole też, z tego co kojarzę, powinna być ta figurka. Tylko też niestety nie będzie tam sama. Jezus Maria, tu o miną skrzynię. Żadna skrzynia. W skrzyni. Sztaba tytanizu! Bien. Figurka i z tego co pamiętam, to powinno tutaj wyjść kilku obrońców. Kurde, przełam mi kurde obronę, bo mi się stamina nie zregenerowała. A, czemu na nim backstaba nie... Hello? Jak było pod ziemią? Backstaba na nim jest. Taniec ognia, nowa piromancja. Wybijmy za jej znalezienie w takim razie. Gdzie to będzie?
to będzie to. Taniec ognia. Zaklęcie piromancji będące dziełem maga Aegila, wiernego sługi starego żelaznego króla. Na wybranym obszarze tworzy fale ognia, zmiatające wszystko, co napotkają. Płomień z zaklęcia zdaje się tańczyć i zaprasza do tańca swoje ofiary. Właśnie. No tak, ona... Boże, ta figurka ich buffuje. Tak, ja mogę tylko z jednej strony zniszczyć. Mniejszy damage zostaje, jak ta figurka jest stoi. Chcę ją zniszczyć, tak. Przecież dopóki trwa animacja, to jestem nie wyjaśniony na ich ataki. Oczywiście animacja wkładania tego krzyżina do środka. Proszę. Są przekryci tym popiołem tego z tej figurki i przez to nie mają zmniejszonych obrażeń otrzymywanych. Okay, tutaj jest przejście, a zobaczmy, czy uda mi się go zajść od tyłu. No, może się udało. No i pięknie, od razu zbackstabowany. Żeby był zbackstabowany, Boże, od razu backstab go zabił, kto chciał. Tutaj na dole go wgląd. Okej, okay, a to ciąg za wajchę krung. O, w tamto miejsce musimy się dostać. Wspaniały widok? No, nie zaprzeczę. Żeby zdobyć nową rzecz. Ale to mnie ciekawi, czy to są ciała? Co? Stary zwykły... Co? Stary zwykły kamień? Co to jest stary zwykły kamień? Stary zwykły kamień... A, dobra, wiem, dobra. To jest do tego. Do broni. Do tego, żeby była właśnie zwyczajna. Dobra. Na glebę. Czy to nie jest... Dokładnie. Czy to jest skrzynia? Okej. Okay. To faktycznie jest skrzynia, nawet dwie. Kurde, nie ufam tej podłodze trochę. Mam wrażenie, że mogłaby się zapaść, ale... Może mi się tylko wydawać. Zwiętłe zioło zmierzchu i stary rozjarzony klejnot życia. Dobra, to zioło mogę stąd usunąć w ilości 4. A tutaj... Naczynie dusz, 2 sztuki. Pojawia mi pomocne, czy pomocne, przydatne. A może to jest kamień, tak naprawdę. Okej. Okay. To co, dalsza droga jest w tą stronę. Już nie mam 4 estusów. Spół piromancja. Co to znaczy? Aaaa! No tak. Nawet by się przydała. Ale niekoniecznie piromancja jest potrzebna. Wystarczy nawet tylko bomba zapalająca. Który nie wiem, chyba jest potopistą Aegili, tak mi się wydaje. O jeny, to jest ten... Że nienawidzę tego gościa w tej...
nienawidzę tego gościa. Nie widzę tych przeciwników w ogóle w tym miejscu. Dobra, bombeczka, wróć proszę. Proszę, nawet że nie była potrzebna. Oni są tyle wkurzający, że jeśli gdzieś w pobliżu jest ta właśnie kupielna figurka, to oni będą cały czas, nieustannie wracać sobie do życia. Przecież jest to dość problematyczne z czasami pozbycie się ich. Zajdę może w sposób normalny dla człowieka. No, ktoś mi stoi na plecach. Cestu na plus 8. Spoko. Kurde, ta cholerna zapadnia. Ja pierdzielę. Jest takie zdradliwe, jak się pierwszy raz to idzie. Okay, blisko obok. Tam dalsze przejście. No to od nich oczywiście rozpalamy. Bo nie jesteśmy debilami. To jest skrót. Tutaj jest blisko. Boże, ognisko. Tu jest skrzynia, tu jest to coś i mamy kolejnego tego typa. Nie mam tego pojęcia, jak on z tego tak strzela, nie? Ale chciałem się nauczyć. Byłoby to dość pomocne w wielu przypadkach. Dobra, na razie idziemy tędy. Tutaj pusto. Więc przechodzimy przez mgłę tutaj. Dobra, na razie nie ma co się rozglądać zbytnio. Jak mówiłem, dopóki nie odblokujemy tutaj, gdzieś w połowie tego szybu jest sekret z dość ciekawym ciekawym przedmiotem, który może pomagać w trakcie walk z przeklętymi wrogami. A ten sobie spadł. Spokój. Może to. O, nie cierpię tego czegoś. Jest zaskakująco pancerne. Spróbuj nęcenie i ogień. Okej. Dziękuję panom za uczestnictwo w tym jakże przyjemnym eksperymencie. Rozjeżdżony klejnot życia. Tam jest oczywiście figurka. A dookoła typów trzy dupy. Dobra, let's go! Prosto od figurki, prosto od figurki. I zaskoczył tak na plecy. Nie, tak, chcę użyć klina. Co ty tam? Czy nie chcę? O! A dobra, bo ten podszedł. Myślę, co ich zabiła? Proszę, figurka, ale podszedł ten. Podszedł ten ziomek, który właśnie ma... Boże, nie te pochodnie, tylko... z tą beczką i ten gościu z tego na ramiennika go podpalił. I przez to wysadził tam tych pozostałych. I to oczywiście jak najbardziej na rękę. Dobra, ta burczy się za chwilę zużyje. Ale co będziemy... będziemy z niego na plezie. Au. A co
pierśnie pomienia plus 3, czyli chyba najwyższa możliwa ochrona, tak mi się wydaje. Gdy nie te strzały. Nie gadaj, że jest poza zasięgiem. Ludzie, no bez jaj. Sam się włapał na to, na szczęście. Dobra, przetestujmy, jak działa grzybek Elżbiety. Kolejna część duszy, medali. Nawet ładnie idzie ta eksploracja, muszę powiedzieć. Niecałe pół godziny. 28 minut i 30 sekund. Udało się. No, udało. Okej, nie wstaje. Ten już jak najbardziej. Domek tytanitu, wysuszony korzeń, migoczący tytani i to tyle. Dobra. To pusto. Tu powinien za chwilę wyskoczyć. Dobra. Tu wyskakuje, ale wyskakuje tutaj, ale... Tę babkę, tylko nie... Nie spadaj, bo tu jest więcej typa! Jakim cudem ja żyję? Jaj, musiałem otworzyć pysk! No musiałem się odezwać, musiałem. Dobra, no to ja tam lecę i widzimy się na miejscu. Dobra, jestem na miejscu. To preferuję żeś tam skubana. Co, jakiś pieśń, który to umożliwia? Czy to jest jakieś zaklęcie? Pokoń człowieka, okej, dopiero co zużyta się odzyskała właśnie. Okej, to było dziwne. Będzie po ataku pasowała. Fajne z tego to, że jak właśnie mam, nie wiem, dwóch typów koło siebie, to mogę ich obu nadziać na, tak naprawdę. No to jest tutaj, a ja sobie cięćgnę w plecy. Wiesz, tak po męsku. A, nie dam się drugi raz na to z fajami. Kurde, o! A, dobra. A, to zajebiście wolno. Tu jest ziomek. O, tu jest przedmiot. Już obok. Jak Spartanin, nie? Zapytawszy idę. Idę, jak falanga. Raz, dwa, jelo, nie? Przedmiot. Dusza wielkiego bohatera. Cenimy. To nawet przydatna ta informacja była. Zużyję klejnot, żeby...
niczego tutaj nie... Czy może niczego nie stracić, żeby... Żeby jest tu zrozumieć bez sensu. A, kurde, no. Estusów, jak jest naprawdę przy ognisku. Ciężkie cholery. No. Trzecie ognisko w lokacji. Czy ja będę w stanie coś tu zrobić? Magiczny kamień, tego mam full. I myślę, nie dalami. Spróbuj atak przed tobą. Ładnie, prosto w kolce. Ja mogę pociągnąć bajkę, żeby chyba to... Żeby albo ten powin wyłączyć, albo żeby... Jak? To jej nie trafiło. Mogę albo pociągnąć za tego, żeby albo wyłączyć ten ogień, albo żeby otworzyć przejście. Jedno i drugie mi tak średnio zadowala. O, pięknie, jeszcze udało mi się nadziel. Klap, kurwa, klap. Ja, kurwa, pierdolę. Jeden cholerny cios i bym ją miał. Lubię te włócznie, naprawdę, ale... Czemu ona jest taka wolna? To najbardziej w niej boli. Mi się bardziej właśnie walczy jak lancą, aniżeli jak włócznie. Trochę głupie z mojej strony. Tu, Jezu, tu była też do pociągnięcia bajka. Czemu jest taki średni? Zważając też na to, że już tutaj byłem, to powinienem o tym pamiętać. Skupiam backstaba zrobiła. Nietykalność podczas używania bajku makro. Chleb ja właściwie podstawowałem. Cyk! Chleba. Okej, okay, tak się totalnie się wstrzeliłem w momencie akurat. A dobra, nie, to jest sobie atak taki na backstabie. Tak jak trafi w plecy, no to mi nie podrażą w gardło. Muszę odzyskane. Tu jest ten kloc? Nie. Co się jest w ogóle w stanie włączyć? Czy
chodzić, co bardziej funkcjonować bez głowy. Zginę od tego i dopiero będę się wściekł. Kurde, myślałem, że się uda, no. Au. Parzy. No, ale na szczęście każdego porówna. No może jest silny, bo mi się w niego wchodzi. Jebany ceb, kurwa cymbał, kropka exe. Oni sobie tam umierają, ja pociągam za dźwignię, otwieram to przejście. Także to przejście. Ale zabijając teraz na, jeszcze to na powrót jedną z tych czarodziejek, nazwijmy to, wypadł mi z niej niebieski sztylet. Za chwilę sprawdzimy, co takiego on daje. O, a to wiem, to wiem. To jest skrót do właśnie tutaj, zaraz od topniska. Wsuszony korzeń. Kurde, niby ten korzeń ma tak fajnie leczyć, no ale strasznie słabo. W sensie coś tam poleczy, ale nie za dużo. Brawo PiS-owi. Dobra, zobaczmy ten sztylet. Sztylet używany przez czarownicę oparów, gdy walka toczy się w bliskim kontakcie. Zwyczajnie wyglądający sztylet przesycony magią wzmacnia siłę czarów, lecz również zmniejsza odporność na magię posiadacza. Okej. Biegł się do przodu. A nie spadł. Na szczęście. Niczego myślałem, że mnie to jakiś mniejszy tu zabił. Chociaż, bo ono aż się prosiło o taką inwazję. No ale jestem w sumie rad, że takowa miejsca nie miała. Oh my fucking god! Gruby, czym ty jesteś? Co ważniejsze, czemuś tak je trzymam? Skubaniutki! Co? Wchłonął moc ognia, czy co? Tak, tak nie wybucha. Oj, to mogło być błędem. Oj, to na pewno było błędem. Ale od czego to zależy, że jeden jakby po prostu ginie, a drugi wypucha? O, a nie, dobra, nieważne. Po prostu zależy, czy on zdąży sobie to naładować, powiedzmy. Tyłu, łyk Divina. Bum. Na szczęście poza zasięgiem. Więc dobra, lecę dalej. I okej, to byli wszyscy. Wspaniała smocza kość. Ale nie o to mi, nie po tutaj przyszedłem. O, Rachel z winny miecz, to już wiem, czemu mi się wydawało, że... No bo w istocie tak jest. O ty skubańcze!
że tak rozpalę na te mnicho, co? Czy od mnicho? Po prostu światła. Czemu on w tym stoi jak ostatni debil? Tarcza wraca do łaska. Okej, to było niezłe. Nic z tego ognia, bo za chwilę będzie rzeczywistym idiotą niż ten fantom. Dawaj, może uda się go tak szcizować? To jest pierwsza walka ever. Po prostu sobie chodzę dookoła tego, on po prostu nie stoi ciągle w tym jak ostatni kretyn. Ach, zalety walki z AI, naprawdę. No, płońce tam dalej. Super. O kurde, nie da się tak samo zrobić. Nieładnie, pani duchu. Cyk i żegna. Dobra. Okej, ile ma tych klinik jeszcze? Tego człowieka. Jeszcze trzy. To kojarzę, że gdzieś jest oczywiście grubas. Se lubi wybuchać. Powstrzymałem. I tutaj gruba z buksa. Dobra, no to na przyszłość zamkniemy. Niech sobie dalej tam będzie sam. Co jest tutaj? Wspomnienie. Migoczący tytanic sztukie. Czerwica opali. Zdjęta. Serio, potężna jest ta włóczyna, to mi się nie podoba. Tylko właśnie fakt, że strasznie wolno atakuje. To jest jej największy ból. Dobra, zobaczmy ten czar. Wspomnienie. Kurde, gdzie to będzie? To coś nowego? Widzę właśnie. Jest. Wspomnienie. Urok będący dziełem dzieci mroku tworzy kilka kul mroku, które podążają za celem. Uroki dające mrokowi krótkotrwałą wolę istnieją od starożytności. Wygląda na to, że dzieci mroku pamiętają w jakimś stopniu twórcę takich zaklęć. Czyli pewnie chodzi o Manusa, bo to on oczywiście pierwszy używał tego typu zaklęć. Ale kurde, chyba ominąłem jeden cud, jeśli chodzi o Szulwę, bo pamiętam, że... To był bezcelowość. Pamiętam, że znalazłem tam jakiś taki mega cud. A, okej. Czyli dwa prowadzące przejścia donikąd. Ale jak już wiem, że są tam typy, no to nie zamierzam tam tego cudu otwierać. Spocznij. A tu? Okej. Ja, przecież to jest dokładnie to przejście, które powiedziałem, że nie będę go otwierać. Tu jak zeskoczę, to wstrzelę samobuja. To samo. Kurde, musi być jakieś przejście. Zobaczę. Okej, to się średnio udało. A jest! Dobra! Okej, czyli to jednak nie było tamto przejście. To po prostu przez te typy były rozłożone, to mi się tak wydawało. Dobra. Spróbuj nęcenie. Przed tobą grubas. Trio. Grubas uważa na przytłoczenie. Niech zgadnę, wielki kloc kilku małych?
A nie, po prostu tych kloców, tylko patrzcie. Zaatakują. Nie. Nie atakują i nie zaatakują, dopóki tego nie zabiorę. Ale muszę. Gorące żelazne berło. Te eksplozje mogę go zabić, to właśnie eksplozję powstrzymać. Widzicie? Zwiędły zioło z mieszka zostawił. Tak sobie. I okej. Okay. Mamy to berło w kluczowych przedmiotach zapewne. Tak jest. Będzie to tutaj. Gorące żelazne berło wskrzesza mglistą wieżę. Bardzo gorące żelazne berło służy do uruchamiania urządzeń, przekazując ciepło do mglistej wieży. Gdy stary żelazny król wydzierał ten zniszczony region królestwu Wen, potrzebne mu były wszelkie surowce, jakie mógł znaleźć. Odkrycie produkującego metal cudu pozwoliło mu zaś stać się prawdziwie potężnym władcą. Okej, okay, czyli jakimś cudem. W sensie zaklęciem kształtował ten metal do swojej woli. I nie wkurzaj. Dobra, a tutaj powinien być chyba skrót, tylko nie wiem dokąd. Gruba. Serio, gruby tu zjedzie? Aha, i tak będzie jeździło w tej wewte. Dobra, czyli... To jest winda pewnie na samą górę. Zakładam, że prawie pod ognisko. Że jakby abstrahuję od faktu, że mogę po prostu użyć piórka i się przenieść do ogniska i będzie troszkę szybciej, no ale... Wolę użyć tej windy. Bo kto wie, a nóż coś jeszcze znajdzie po drodze. 53 minuty prawie. Nieźle. Na liczniku. Z panem się już żegnamy. Ty, Windo, zabieraj mnie na górę. Gdzie to mnie wyrzuci? Tu. A, i tu jest zeskok. Tutaj. Okej, okay, dobra. No, czyli mogę po prostu cofnąć się do ognicha teraz piórkiem. Skoro już wszystko zbadane w tej części, powiedzmy, tej wieży. No i na sam koniec, myślę, możemy wskrzesić właśnie mglistą wieżę. Proszę, wszystko zaczyna działać. W ogóle jakieś wielkie, kurde. Nie wiem, czy to ozdobne posągi, czy to miały być golemy. Jeśli to drugie, to dobrze, że nie działa. Dobra, czy to mogę otworzyć? Nie mogę, potrzebuję klucza. Tam jest jedna z tych dam z popiołu, z tego co pamiętam. Ale okej, okay. Dalszą eksploracją mglistej wieży, już teraz reaktywowanej, powiedzmy, zajmiemy się w kolejnym materiale. W tym jeszcze bym... Hall. Powinno by być przez O1L, ale okej. Okay. Chyba, że tak się pisze, a ja się nie znam. Nie. I poleciał chyba do Magdafa. A nie, w ogóle do pierwszego ognicha w tej twierdzy. Totalnie tam, gdzie chciałem, bo chciałem do Strayda. Zobaczmy, czy
może coś da się zrobić. Nie zduszy tylko, czy da się coś kupić u niego od zapomnianych, skoro kolejnego już pokonałem. To wiem, może jakieś zaklęcie wpadnie teraz? Albo trzecia broń? Tutaj nic, tutaj też nic, nic, nic. Nie, pusto. Pusta. A to trochę lipa. Dobra. To na Julii nie ma co się przenosić, bo nikt tam... O, nie. Czekaj. Nie, jest po co się przenosić. Ponieważ mamy już prawdopodobnie wszystkie podstawkowe ognisko odkryte, powinien odblokować się nowy dialog z tym kartownikiem Kalem. I dzięki temu powinniśmy otrzymać od niego właśnie ten hełm, który musimy zanieść do tamtego typa w Aldi. Proszę, kolejne płomienie rozpalone. I co? Nie, jednak nie. I nie tak czekać. A to akurat szkoda, że się nie pojawiło nic nowego. Czyli jeszcze pewnie z dodatków muszę wszystkie ogniska odkryć, żeby to się pojawiło, żeby wszystko się dogadało. Ale to akurat nie jest nic nadzwyczajnego. Dobra, no to co? Ja wracam do piętra z salą tronową, gdyż właśnie z niego możemy pierwszą rzecz zdobyć, ale o, ktoś set Havla ma, nieźle. W sumie jestem ciekaw, gdzie go można znaleźć. Cała wieża odżyła. Wszystko pracuje i pracuje. Co możemy... Powiedzcie to chyba rady. Akurat to jedno jeszcze możemy na tym nagraniu zrobić. Całą godzinę będzie miał ten materiał. Myślę, że warto. Okej, to się mogło skończyć krzywo. Ale nie skończyło się najważniejsze. Zgubny ptasi pierścień. Pierścień Reima Zdrajcy. Zmniejsza stratę energii podczas blokowania ciosów tarczą. Reim był zręcznym szermierzem, który służył królowi Fenwickowi. Po rezygnacji ze służby przemyślał swój sposób życia i odrodził się jako oddany wojownik. Ano, ponieważ to nie są zwłoki Reim. Nie. Bo to by było za proste. Z Reimem właśnie będziemy walczyli na samym dnie, jako final bossa tak naprawdę tego dodatku. Uj, to jest w sumie boss nie tylko przeze mnie znienawidzony, ale też dość mocno przez całą społeczność. Mówi się, że to jest chyba najtrudniejszy boss w całej tej edycji Soulsów. Właśnie z koloru do syn. Ale zobaczymy, jak full wybombiona postać sobie w tym poradzi. Ode mnie w tym materiale póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the Sith. Cześć!